Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 28 listopada 2020 rok. Zajrzymy do tego ulika domowego. No, żeby nam się tu coś jakoś nie rozwinęło, coś dziwnego. Dobra, a może wyjmę ten słoik zupełnie. Będzie bezpieczniej. Dobra. Dobrze. O, teraz zdejmiemy dennicę, powałkę. Powałkę zdejmiemy, zobaczymy, co też się tu dzieje w tym uliku naszym. Rameczkę, a to pusta rameczka, tu nic się nie dzieje. Wymieniliśmy, tylko była ciasna rameczka. O, dobra. I tu jest sugestia była, żeby wyjąć tą rameczkę. O, są pszczoły. Dobrze, na tej rameczce zobaczymy, co tu się dzieje. Jest pierzga. O, jest to mateczka. Mateczka na tej rameczce złożyła, czy nie złożyła? Widać tę mateczkę. Zaraz może ja przybliżę. Jak się tu uda to powiększyć. No, przybliżyć. O, 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 o. Coś tu się udało. O, tu chodzi mateczka. Czy ona już by chciała tu składać jajeczka? Tą rameczkę ja bym wymienił. Tu ktoś, jakiś pszczelarz dał sugestię, żeby wymienić i bym chętnie wymienił. Są jajeczka już, tak. Są jajeczka. Nie wiem, czy to widać, ale złożyła już tu jajeczka. Bym wymienił, ale to jest bardzo mała rodzinka. I teraz tak, zabierzemy tą rameczkę z pierzgą, z pokarmem. I od nowa ja bym miał robić. Żeby w normalnej rodzinie to bym wymienił, to już dawno. Ale tu będziemy się męczyć jeszcze. Zobaczymy, ale jest coś tu na tej rameczce już zaczyna się dziać. Zobaczymy tutaj. Na tej rameczce. O, jest coraz więcej, zajmują. Tu wokoło jajeczka, tu wygryzający się czerw. Coraz więcej, to zaraz tylko teraz popatrzymy. Młode pszczoły. No to jest raczej młoda. Zobaczymy, odwrócę. Z drugiej strony może. O kurczę, żebyśmy tu... Nie. Jakoś inaczej wezmę. O, tak wezmę. To mi się to może odwróci. Jakoś. To jest bardzo ciasno, bo tu jest zaraz szyba. No jest, są młode pszczoły. Już tak, to jest młode pszczoły, tu się wygryzły. O, tu już widać, młode pszczoły się wygryzły, są jajeczka złożone. I mateczka zajmuje coraz więcej miejsca. O, tu jajeczka wokoło, wszędzie widać jajeczka. Coraz więcej czerwi. To jest młoda pszczółka. Coraz więcej miejsca. Mateczka zajmuje. Odwrócimy to jakoś i włożymy. Tam są pszczółki. No jest dobrze. Widać, że jest dobrze. W tej rodzince. I tu. Przeszła chyba na drugą stronę. Ale jest pieszka.
I tu już zaczęła jajeczka składać. Także rozwija się, przesuwa się na drugą. Kurczę, żeby zobaczyć drugą stronę, to muszę odwrotnie wziąć. Bo tak tej rameczki nie odwrócę. O. Gdzie ona tu się podzi... A, nie. Gdzie ona jest? Teraz ta mateczka. A, tu jest. Przeszła. Jest. Widać ją tu, czy nie widać? Dobra, schowam, żeby się nie stresowały. Złożymy. Ulik. O, dobra. Dobrze. Rozwija się rodzinka. Rozwija się, widać. Powoli. Powoli, bo to jest bardzo malutka rodzinka. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale rozwija się. Dobra, włożymy. Aha, złożymy teraz. Włożymy jeszcze to równo. Może tu przesunę bardziej. Tak, jakoś. Jest tu ciężko, bo ta jest rameczka, jest ciasna troszeczkę. No ale cóż, no musimy się męczyć, tak? Nie da rady inaczej. Bo już tam mają pokarm. Pierzgi narobiły. O, te jak ktoś tu zasugerował w komentarzu, że pszczoły nie przynoszą pierzgi. I bardzo dobrze. No pszczoły nie przynoszą pierzgi. Pszczoły przynoszą pyłek. I z pyłku robią pierzgę. Bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, że zostały poprawione. Pszczoły przynoszą pyłek do komórek, rozdrabniają, dokładają swój enzym pszczeli. Czy ja dokręciłem tylko na swojej dłużej? Jest, dobrze jest. Ubijają, zakiszają, robią pierzgę. I tym karmią później swoje pokolenie pszczół następne. O. Właśnie, tak. Mają pyłek. Teraz to może cofnę z powrotem, bo to jest nie potrzeba, żeby to było. O. To potrzeba teraz to. Dobrze. No i to tyle by było chyba na dzisiaj. Rozwijają się nam te pszczółki na jak na razie. Wszystko jest na dobrej drodze. Wygląda, że będzie ta rodzinka się nam nażała. No i zobaczymy. Zobaczymy przy następnym, co będzie się działo. Proszę o komentarze, jak coś tam nie tak powiem, czy coś. Dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego.